Znajdujemy się w hotelu Mistral, gdzie swoje miejsce ma gala finałowa konkursu historycznego Patria Nostra 2016. W konkursie zostały przedstawione 30-sekundowe animacje, które będą wyświetlane w miejscach publicznych. Animacje dotyczą historii Polski. Rozmawiam z... Heleną Chorosz. Jolanta Pindelska, dyrektor Technikum Architektyczno-Budowlanego. Jakub Dźwigalski, uczestnik konkursu. Co chcieliście przekazać swoją pracą? Chcieliśmy pokazać, jak wbrew Polski została podzielona pomiędzy dwóch zaborców. Jaką techniką praca została wykonana? Robiliśmy to w programie PowerPoint, później zmieniliśmy format na film i w taki sposób oto powstała ta prezentacja. Czyli cała praca to było bardziej właśnie grzebanie po materiałach archiwalnych i ułożenie tego w jakąś spójną całość, by przekazać właśnie temat pracy. Długo wam zajęło przygotowanie się do konkursu? Same zbieranie materiałów nie było długim procesem, aczkolwiek połączyć to w logiczną całość i prostą do przekazania w 30 sekund trochę zajęło. Pomagała pani swoim podopiecznym, czy bardzo samodzielnie dali sobie radę? No raczej czuwałam tylko nad przebiegiem tego konkursu. Młodzież jest bardzo samodzielna w naszej szkole i bardzo twórcza i dużo ma własnych świetnych pomysłów, więc stwierdziłam, że będę bazować na ich pomysłach, bo są bardzo twórczy. Tylko mówili mi, jak mają to zamiar zrobić, co proponują i czekałam na efekty. Mam przyjemność z... Heleną Król. Janem Ziętkiem. Miłoszą Uniewski. Monika Budalewska z Dun, nauczycielka. Reprezentujecie szkołę? Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach. Czego dotyczyła wasza praca? Bitwy pod Ostrołęką. Jaką techniką została wykonana? Trudno powiedzieć, animacja cyfrowa. Czy tworzenie tej pracy to było grzebanie po archiwach, czy bardziej szukaliście jakichś własnych środków wyrazu? Grafiką komputerową i rysunkiem, a do materiałów nie sięgaliśmy dalej niż do internetu. 30 sekund to było ograniczenie, czy zaleta? Chyba zaleta. Dosyć prosto zrobić taką animację w takim czasie. Opiekun grupy, jak ocenia pracę uczniów? Byli bardzo samodzielni, czy była merytoryczna pomoc z pani strony? Bardzo samodzielni. Moja pomoc ograniczyła się do ponaglania, przypominania i pytania, czy już jest zrobione, ale zrobili wszystko sami. Mamy przyjemność z organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Mirosław Gryko. Jest pan zadowolony z ilości prac, ich jakości, ich tematyki? Tak, jestem bardzo zadowolony. Do konkursu zgłosiło się 35 drużyn uczniowskich i wszystkie drużyny przygotowały animacje, co należy uznać za sukces. Zwłaszcza, że te animacje są na bardzo dobrym poziomie, jak na coś, co młodzież robiła po raz pierwszy. Dlaczego promowanie właśnie historii wśród młodzieży jest takie ważne według pana? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista dla każdego Polaka, dla każdego normalnego człowieka, który ma jakieś wartości. Nie tylko komercja, ale inne rzeczy są ważne. Zwłaszcza w dobie dzisiejszej, gdzie mamy zalew nowoczesnych technologii i innych treści. Czy prace oprócz pokazania ich na billboardach, w miejscach publicznych, w markach będą jeszcze w jakiś inny sposób promowane w mediach na przykład? No, liczymy na współpracę z innymi mediami. Mamy już deklarację z Urzędu Dzielnicy Praga Północ o emisji prac konkursowych na monitorach znajdujących się w sali operacyjnej Dzielnicy Praga Północ. Mam przyjemność z... Marcin Różański, jestem księdzem, dyrektorem Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Markach Księży Michalitów i też jako szkoła współorganizowaliśmy konkurs historyczny. Konkurs historyczny jest robiony z okazji rocznicy pewnego wydarzenia. Jakie to wydarzenie? Między innymi wpisujemy się w tą wielki jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. I to jest jakby główna oś tego konkursu, przypomnienie tego wielkiego wydarzenia i wokół tego też chcemy przedstawić wydarzenia historyczne związane z naszym krajem. Jak pan ocenia pracę młodych twórców? No bardzo ciekawe, dlatego że prezentacje multimedialne, przede wszystkim nowoczesna forma, fakt zamieszczania ich na billboardach przyciąga uwagę także ludzi, którzy przechodzą obok tego i także oni przypominają sobie te wielkie wydarzenia. Trzeba wśród młodych ludzi więcej takich akcji organizować, by właśnie młodzi ludzie w nowoczesnej formie pokazywali naszą historię, nasze dziedzictwo? Ja uważam, że to jest nawet nasze zadanie, dlatego że to pokazuje ogromny potencjał młodego człowieka, a także ogromne zainteresowanie historią. Jest z nami patron konkursu, senator Rzeczypospolitej, pan profesor Jan Żaryn.
jestem. Objął pan patronatem dzisiejsze wydarzenie. Czemu tak naprawdę takie wydarzenia są takie ważne? Dlaczego trzeba promować naszą historię, w szczególności wśród młodych ludzi i w szczególności za pomocą współczesnych środków wyrazów, takim jak jest właśnie wszelkiego rodzaju animacja, jak grafika komputerowa? Tak, no jestem nie tylko patronem tego konkursu, ale także współorganizatorem, ponieważ jednocześnie jestem prezesem Stowarzyszenia Polska jest Najważniejsza. I jako stowarzyszenie bierzemy udział w różnych konkursach. Tym razem wraz z MG Media i panem Mirosławem Gryko postanowiliśmy zorganizować konkurs dla młodzieży szkolnej. Zdecydowanie nietypowy konkurs w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Tak jak pan powiedział, konkurs, który przede wszystkim posługuje się najnowocześniejszymi środkami wyrazu. Młodzież szkolna w zespołach opracowywała 30-sekundowe animacje dotyczące konkretnych wydarzeń z tego wielkiego bogactwa historii Polski. I wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście był to bardzo dobry pomysł, dlatego że młodzi ludzie z jednej strony weszli w historię i lepiej ją rozpoznali, a z drugiej strony otrzymali narzędzia takiego doskonalenia swoich umiejętności dotyczących tworzenia animacji, posługiwania się komputerem, różnymi programami graficznymi, bardzo skomplikowanymi zresztą. Więc jest to taka nowa, mam nadzieję, formuła konkursowa, która może się stać też zaraźliwą dla innych potencjalnych ochotników do organizowania takich konkursów. A efekt też jest konkretny, bo pracę młodych ludzi można zobaczyć w markach na tych billboardach, które tutaj się znajdują i każdy przejeżdżający ulicą Radzymińską aż do Radzymina od Warszawy, to jest ten odcinek trasy, która no, ma swoją cechę charakterystyczną, są tam korki. W związku z tym każdy musi się zatrzymywać wielokrotnie przy centrum marki także. W związku z tym każdy będzie mógł zobaczyć ten billboard i chwilę też zadumać się nad historią Polski, a ponadto zobaczyć, że młodzi ludzie potrafią dobre rzeczy robić. Czy któraś praca, czy część pracy przykuła w szczególności pana uwagę? Tak, ja jako prezes SPJN-u byłem też członkiem takiej rady programowej przez historyków utworzonej i żeśmy oglądali wszystkie te prace i je oceniali. One mają bardzo wyraźną jedną cechę, mianowicie w sposób symboliczny w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund muszą ująć pewne bardzo szerokie zjawisko, na przykład odzyskanie niepodległości w 1918 roku poprzez prezentację sylwetek, które najmocniej kojarzą nam się z tym wielkim wydarzeniem w polskich dziejach. Także współczesne wydarzenia, jak tragedia smoleńska, w łączności z zbrodnią katyńską. Też taki 30-sekundowy obraz próbujący scalić dwie bardzo rozbudowane narracje dotyczące naszych dziejów współczesnych. Bardzo ciekawe, chyba najciekawsze są te animacje, które dotyczą I Rzeczpospolitej. Niewątpliwie to jest takie nasze dziedzictwo, jeszcze nie do końca wykorzystane, jeśli chodzi o utożsamienie się z nim przez współczesne pokolenia. Bardzo dużo młodych ludzi zdecydowało się właśnie opowiedzieć o Janie III Sobieskim, czy o różnych wydarzeniach z I Rzeczpospolitej. Przede wszystkim tych zwycięskich bitwach, które w jakiejś mierze wiążą się z historią husarii, z historią opisaną przez Henryka Sienkiewicza. Co dalej z formułą konkursu? Czy będą organizowane kolejne edycje? Tak, bardzo byśmy chcieli. Ten konkurs jest pilotażowym. Bez wątpienia sprawdzamy efektywność, sensowność założeń tegoż konkursu. Wszystko wskazuje na to, jak rozmawiam z nauczycielami,
których uczniowie wzięli udział w tym konkursie, że było dużo więcej ochotników niż możliwości, także technicznych, więc trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby ogarnąć wszystkich tych potencjalnych uczestników konkursu, bo nie da się ukryć, że żeby zrobić taki film 30-sekundowy, trzeba przejść pewien kurs komputerowy. Nasza wydolność, zobaczymy, jaka będzie w przyszłej edycji. Dziś to było 30 parę, o ile pamiętam, prac do sprawdzenia i do przygotowania. Jeżeli by to był konkurs ogólnopolski, to możemy utonąć w ilościach prac konkursowych. Musimy więc ten pilotażowy projekt ocenić, jeśli udźwigniemy to w szerszym zakresie, a nie tylko w tej wąskiej przestrzeni powiaty podwarszawskie i Warszawa-Praga. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.